Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nukleartron. Polecimy sobie dziś krystalem, sprawdzimy drugą postać. More HP. Aha. Czyli każda postać, widzę, będzie miała jakieś tutaj fajne rzeczy dodatkowe. Krystal ma więcej HP. No dobrze. Rewolwer. Okej. Okay. Dobra, lecimy. I faktycznie, jest tego aż 10. Początek bardzo podobny, widzę. Łapaj granata. Oj. Nadal te dźwięki broni są straszliwie głośne. Ja to już przyciszam. Już 20% one mają zaledwie głośności. A nadal są mega głośne. Okej, okay, energy. Zastanawiam się, bo to są rodzaje amunicji, mam rozumieć, tak? Chyba tak. O to właśnie chodzi. Shotgun wezmę. I lecimy na następne piętro. Okej. Okay. Co my tu mamy? Wracamy damage. O, mamy shotguna. Weźmy sobie ulepszenie sprawiające, że będą się jego pociski odbijać, no właśnie. Będzie to na pewno fajne. Ja Barbie. Właśnie muszę. Patrzcie, kryształ nie ma dasza. Mogę zrobić coś takiego, no właśnie. Czyli jestem bardziej takim tankiem, można powiedzieć. Okej. Gin. Nie. Okej. Rozpierducha. Blokowałem się przecież. Matko, ja nie to klikam w sukcesach. Okej. Low HP? Już? To tylko dowodzi tego, jak bardzo nie potrafię grać w tą grę. Przyda mi się zmienić broń. I to czym prędzej. Jeszcze raz. Pobiegniemy sobie jeszcze raz. Jak widzicie, jeszcze grać w tą grę nie do końca umiem. Shotgun. I znowu to samo? Znowu te same bronie dostaliśmy. Gięcie. I jedny. Dużo ginięcia. Widzę, że granatnik to nie może być moja broń. Dopóki przynajmniej sobie nie ogarnę jakiegoś immunity na eksplozję. Broń? Crossbow. Crossbow jest fajny, ale nie na zwykłych przeciwników. To nie jest zwykły przeciwnik. Więc chodź tu. Ginie od mej mocy. No, mam cię. Wybuchajcie mi tam. No właśnie, ja mogę się tutaj w kryształ przemienić. Nie muszę się w ogóle przejmować tymi srywami strasznymi. Właśnie, czy ja mogę...
chyba lepiej, żeby on się nie wszarżował pewnie. Takie mam wrażenie. Co się stanie, teoretycznie, jeśli... no właśnie, skończy mi się amunicja i nie będę miał nic więcej. Disc gun. To zamiast crossbowa. Nie używałem jeszcze disc guna, więc... Zgaduję, że od niego mogę oberwać, więc... Biorę chyba jednak crossbowa. Biorę crossbowa. Dobrze. Mniej HP mają przeciwnicy. Nie mam... brak obrażeń od... wybuchów. I regeneracja ammo. Regeneracja amunicji mi się bardziej przyda chyba. W tym przypadku, tej postaci. Bo widzę, że jest tego niewiele naprawdę. Okej. Naprawdę fajna jest ta postać. Kryształ mi się już podoba. Podoba mi się rozgrywka takim tankiem. Wyjątkowo. Pierwsza gra, w której zachęcają mnie do grania tankiem. Laser pistol. Zobaczmy. Okej. Zgaduję, że będą problemy z amunicją. Nie wciągaj. Albo w sumie. Dobra, wciągaj. Dobra, co my tu mamy? More HP and ammo drops. Fajne. I lepsza celność. Więcej amunicji i tego. Okej. Ciekawe, czy mogę tankować też te szczury. Bo spodziewam się, że bulety mogę tankować normalnie. O, jakieś wybuchowe żaby. Low ammo. No i empty. Mało mam amunicji i broni szybkostrzelnych. To może mnie lekko zgubić. Wybuchaj. Koledze na twarzy. No właśnie. Bardzo wiele... Oj. Amunicji dostaję z... Disc gun. O matko. No nie. Disc gun mi się tutaj... Tak, weźmy, przetestujmy. Na pewno kroi wielokrotnie. Tak, mogę od niego oberwać prawdopodobnie. Albo nie? Nie, nie mogę. To dobrze. Dobrze, że sam się nie mogę zabić. A jednak mogę się nim sam zabić. Dobra, czyli już nie lubię tej broni. No, znaczy fajna broń, tylko... też na jakieś określone warunki. Może skupmy się na zdobyciu broni, które raczej dają mi popularność amunicji. Aha, już mnie zgarnęło. Corpses? Bo to też może jakoś coś robić? Okej. Przeciwnicy dookoła... O! Młotek!
broń, która... O, ja mogę wchodzić w przeciwników? Naprawdę? No dobra. Mam broń jakąś krótkodystansową, niezużywającą. Niezużywającą mi tego amunicji, więc na propsie. Jak najbardziej. Ała. Co my tu mamy? Crossbow. Nie, disc gun. Nie, nie chcę disc guna. Okej, bardzo zachowawczo. Trzeba. Co my tu mamy? Bulety, kolejne. Disc gun. No nie chcę disc guna. Ja się nim zabiję bardzo szybko. A, o, ty! Oho! Mamy przeciwnika. Aha, i on zabija na raz. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć, że ten przeciwnik zabija na raz. Prezent! A w prezencie co? Energia 30. Średnio przydatne. Bo jeszcze nie trafiłem na żadną taką sensowną broń. Co mam? Znowu młotek. Znowu młotek się trafił. Okej, lecimy w takim razie naprzód. Tracę HP bardzo mocno. Na takim graniu pod młotek. Ale nie ukrywam, że sprawia mi to jakąś satysfakcję. Podchodzenie do przeciwnika i bicie młotkiem po twarzy. Mogę tu rozwalać? Nie mogę. Cały treasure room tam jest schowany. Takie coś najgorsze jak gryzie. SMG. To ja chcę, bardziej. Gincie. Okej, jakoś więcej HP. Melee range. Homing bullets, bardzo fajne. Less enemy HP. Homing bullets. Niecelna strasznie broń, ale może być. Amunicja do niej po prostu jest bardzo popularna. Ha. Mam cię. Co my tu mamy? Machine gun. Bierę. Celniejszy. Co tutaj? Pop rifle? Co to jest pop rifle? Disc gun. Nie, no disc guna nie chcę. Absolutnie. Ale ten machine gun ma moc. Fajne. Podoba mi się. Pop rifle. Nope. Wezmę młotek. Disc guna nawet nie chcę. Gincie! Haha! Okej. Dobra. Kolejny poziom. Co my tu mamy? Oddaję... Lecz more HP. More HP może być. Oj, te szczury nie padają na raz. Nie podoba mi się to trochę. Ale one biją z mele, więc... To, że one muszą podchodzić do mnie,
dostaję... O, to jest dobre. Zwłaszcza, gdy mam młotek. Bo pozwala mi to ich eliminować po prostu bez... HP. Krokodyle! Wypchajcie się, co? Opa! Czwarty level. Zabijmy tego szczura na plecach. Żeby nam nie zagroził przypadkiem. Okej. Okay. Jeszcze jeden aligator. Dobra. Wyrobić sobie nawyk dobrego blokowania. Będzie git. Wow. Max HP. Ile ammo przy okazji, nie? Dobra, bulety przydadzą się jak najbardziej. Mogę bić przez ścianę bez kitu. Nie, 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 otwórz mi skrzynkę. Czy z tej skrzynki coś dostałem? Slower enemy bullets, less enemy HP. Używając młotka, w sumie... Shovel. Używając tego, jak najbardziej. To jest wolniejsza broń o wiele, ale jest chyba moc. Nie podobają mi się ci snajperzy. Jezus, co się tu dzieje? Wolno ode mnie, halo. Snajper. Muszę pamiętać, że ten snajper wybucha. Do cholery jasne. Kto wymyślił takiego przeciwnika? Strzela ze snajperki jeszcze z wybuchowych. Znaczy, nie no, gratulacje pomysłu. Bardzo dobry przeciwnik, żeby był trudny do pokonania, ale... Ale wkurzający. Dobra, broń. Shotgun może być. Cześć, ziom. Paziom. A, to koniec. Ja bym się jeszcze przeszedł, sprawdził, czy nie ma jakiejś... Nie, stąd przyszedłem. No dobra. W takim razie, let's go. Ej, ty. Ała! Kurczę, te larwy. Te larwy też... Nie są czymś oczywistym do pokonania, odbiłem pocisk przeciwnika i se zginął. Muszę mieć nawyk po prostu klikania tego w ten sposób, bo gdy widzę pocisk, to powinienem po prostu go klikać i będzie bezpiecznie. Ej, dostałem się od dzioda, na szczęście apteczka wypadła. Dobra, następny poziom. Co my tu mamy? Regeneracja amunicji. More HP ammo. Tak, more HP i ammo. Laser pistol. Bierę. Trafię. Wow. Na ciebie to będę nawalał chyba stonami. O, no dobra. Bardzo przyjemnie się tankuje tego przeciwnika. To muszę przyznać. Opa. Skin, przepadnij. Rykoszet. Rykoszetujemy na prawo i lewo. O, a one się zakupują, te dziody drążące. Ała! Ammo, wiesz, energy ammo. Pop rifle. Nie mam nic lepszego, więc w sumie niech będzie. Bullets, może być. I lecimy dalej.
te korpsy to co? Jakaś broń nam tam wypadła. Better accuracy, nie. No damage from explosions. Tym razem. Dwa pop rifle? Naprawdę? Możecie naskoczyć. Ale chciałbym jakąś broń na mele, a tak. Nie ukrywam. Czułbym się o wiele bezpieczniej. Zwłaszcza, że tu każdej strzelbie broni kończy się amunicja. Dobra, gincie. Co to jest? Bazooka! I teraz, mając immunity to explosions, to sobie możemy poszaleć. I nie bać się, że bazooka nas ubije. Okej, okay, dobra. Chodźmy na dół. Aha, tu jest laser rifle. Bullets and następny poziom. Co my tu mamy? Less enemy HP. To jest ciekawe. Aha, to zielone, te pieniążki, znaczy się expy, to są racy po prostu. No w końcu nuklear tam. Czy przyciąga mnie do siebie, po prostu. Dobra, shell bounce w takim razie. Wstawaj. Myślał, że go nie widziałem. Co tu się odpierdziela? Otwórz. Co to jest? Plasma gun. Haha. Gnijcie kruki jedne. I dajcie mi HP. Za salę rozpiździe, co tutaj jest. Gdzie? Co? Ja mam się tam dostać. Okej. Okay. Piąty level. Jest jakaś pułapka, czy przeciwnie? Pułapka to jest. Wow. Ej! Ci przeciwnicy tutaj biorą się naprawdę znikąd. Ale spoko, przynajmniej jest dynamika. Nie. O nie, 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 panie. Panie złoty. Nie w tym interesie. Slower enemy bullets. Dawno nie widziałem kolejnego bossa. Wiem, że wywołuję teraz wilka z lasu, ale... Oho, ogniste szmergle. Na wytrzymałości mają dużo. Gnijcie poczwary. Okej, okay, tu już nic nie ma. Co dalej? Okej, okay, to jest zdecydowanie najlepszy przebieg, jaki udało mi się do tej pory trafić. Flamethrower! Dawaj! Pobawimy się. Co to za altar? Mam mało HP. Mogę to zniszczyć. O kurczę. Policja!
Co? Gdzie policja? Z czym? Do ludzi. Okej. No dobra, myślę, że jeszcze raz. Ostatni przebieg. Nigdy nie liczyłem na to, że gra roguelike. W grę roguelike będę rozgrywał aż tyle gierek na jeden odcinek. Ale szczerze, tu jest takie tempo. O! Haha! Macie po ryju, kurczę. Gdzie są kolejni? Uj! Lama? Nie. Ich tam trzeba wywabić w inny sposób. Mianowicie w ten. Ej, mamy was. Nie mamy za bardzo energii, żeby ten na pistolet nosić. Znowu ty? Ej, po tobie. Enemisy w pobliżu otrzymują... Dobra, eksplozję, oczywiście. Assault Rifle. Wezmę. I zmienimy to w ten sposób. Jakieś HP by się przydało, nie ukrywam. O, i o wilku mowa. Chcecie się strzelać? No dobra. Po to jest Assault Rifle, żeby się strzelać. Z wami to bez przesady. Open the... daj mi crossbow. Albo nie. W sumie nie chcę. Nie przyda mi się za bardzo. O, panie. Jest bossu. Uwaga. Kurde, te skorpiony, ile tutaj robią. Bullets. To mi się nie nada. Amunicja mi się jak najbardziej nada. O kurczę, te skorpiony naprawdę robią za dużą siekę. Shotgun. Wezmę. Kolejne trzy. Okej. Okay. Fajnie, że pod koniec poziomu wszystko nam jest przyciągane. Less enemy HP. Tak, przyda się. Zwłaszcza, że na tym poziomie chyba będziemy chcieli bić wręczem. Bardzo dużo. Chodź tu, szczur. Tutaj coś spokojnie. Nadzwyczaj spokojnie jak na tą grę. HP! Do tego przeciwnika lepiej chyba nie podchodzić. Co wybuchło mi na twarzy? Nie wiem. Wiem, że prawie mnie Aha, są te beczki. To one wybuchają. Shovel. Chyba mocniejsza broń. Na pewno bardziej obszarowa. Mocniejsza również. Chodź tu. I koniec? Koniec. Przeżyliśmy. Na 1 HP. Better accuracy.
Energy weapon. Nie bardzo. Okej, okay. Reload time zmniejszam. To pomoże chyba. Ale przy was to będzie problem. Gin? Jest HP. Okej, okay, jest nasz snajper. Ło. No właśnie, ja mam immunity to wybuchy. Bardzo po polsku powiedziane. Wpierdzieliłem się w rój wszystkiego. Dobra, znajdźmy jakiś cichy zakącik. Kącik. Kończy mi się ammo. To nie jest dobrze. Szelsy. Bardzo dobrze. Wow. A ty bijesz mele, z tego co widzę. Weźmy łopatę. Cyk, łopata po mordzie. Co? Nie za bardzo mogłem stwierdzić, co to jest za broń. Śrubokręt. Nie, śrubokręt jest taki se. Słaby. Ha! Co ty nie chcesz porobić? O, tu mamy nasz altar z policją. Wolałbym go raczej nie zepsuć. A bo tu... Aha, bo tu pułapka jest. W ciekawym miejscu, nie powiem. Sledgehammer. Młotem po ryju, haha. Dobra, immunity na wybuchy działa. I tak wolę do gości nie podchodzić. Trzymaj na twarz. Dobra, tej policji wolę tam nie triggerować chyba. Slower enemy bullets mutate later. Będzie to. Wow, wow, wow. Spokojnie. Detypiarze. Uspokójcie się. Zwłaszcza z tymi snajperami. Snajperzy przykuwają mnie do... Sledgehammer jest potężny. Z tego co widzę. Co to jest? Big Dog. Chciałem się do... Czy to jest samonaprowadzalne? Mam immunity na wybuchy, więc typie. Z czym do ludzi. Drugi boss pokonany. Tak to się robi. Plus 4 HP. Dobra, wchodzimy dalej. Ale tego to ja się nie spodziewałem. Już tak na start? Ło, panie! No to mnie tutaj załatwili. No dobra, dziękuję wam w takim razie za oglądanie. W dalszym ciągu uważam, że gierka jest strasznie chaotyczna. Jeszcze nie ogarniam, o co w niej chodzi, ale bawię się dobrze, więc to jest chyba najważniejsze w tej grze. Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!